Hej wszystkim! A, ja zapomniałam powiedzieć, słuchajcie, po prostu tak podekscytowana! A ja cię nie mam humoru! Ale na ten film chyba czekaliście wszyscy. Nie, będę wyrzucać. Ja nie. Będę wyrzucać, a mam z czego? Jak już widzicie po tytule, tych palet jest bardzo dużo, bo pewnie je przeliczymy. Patrzymy na nie obie. To jest kopiec. Kopiec palet, nie kopiec Keta, tylko kopiec palet, z którego ja wybiorę te, które pozostały, powinny pozostać w talerce Mar. Nie przedłużajmy, wyrzucajmy. Okej. Okay. Słuchajcie, tych palet jest dużo. Znaczy, patrząc na to, jak ile dziewczyn nagrywało już ten film, bo my jesteśmy ostatnie, ale chyba jako jedyne robimy to w takiej formie, tak, że to nie ja decyduję, tylko to zadecyduje za mnie moja przyjaciółka, bo myślę, że dobrze mnie zna, wiesz jakie makijaże lubię, wiesz jakie ogólnie konsystencje cieni lubię, więc jestem przekonana, że będziesz w stanie obiektywnie podjąć dobrą decyzję. Palet jest około 60, tak 59-60, nie jestem pewna, bo... Przepraszam, Tak? Ja nie będę się tutaj jakoś, nie wiem, tłumaczyła, po prostu lubię makijaż, w ten sposób też pracujemy z Karolą, ja lubię testować palety i od razu mówię, że te, które Karola odrzuci, nie wyrzucę do śmieci, bo chyba nie ma tutaj żadnej przeterminowanej palety, o ile się nie mylę, bo ostatnio robiłam czystki, jakieś 10 palet w ogóle z 2 miesiące temu wyrzuciłam. Ze względu na karty przydatności. Tak, to Iwę, tą pierwszą moją i tak dalej, to wyrzuciłam. A palety, które po prostu używałam, ale są jeszcze w całkiem niezłym stanie, przejdą do moich kumpeli, bo mam dwie, które zadeklarowały, że chętnie przejmą po mnie. Myślę, że to jest dość uczciwe, żeby nie wyrzucać, a recyklingować i nie przekazywać dalej. Jak coś, to będę mogła do nich przychodzić, sprawdzić, czy dobrze się opiekują moimi zwierzątkami. No właśnie, żeby nie było, dziewczyny się nie konsultowały ze mną, nie mówiły mi, jakie palety chcą. Nie, to jest moja decyzja, czy absolutnie wszystkie moja. Nabli, wszystkie afekt. Ale nie. Więc nie przedłużamy, zaczynamy, bo to na pewno będzie długi film. Więc mam nadzieję, że wytrwacie do końca. Postaram się tutaj budować napięcie tak, żeby na koniec było najciekawiej. Jak szczęki. Ale dobra, że tak powiem, lecimy z tematem i pierwsza paleta, która jest na samym wierzchu, bo tutaj nie ma jakiejś kolejności. Nie ma tutaj jakichś systemu, po prostu były kładzione. To jest paleta Maxineczki, którą ja zostawiam, nawet cieszę nie się. Otwierając jej, ze względu na to, że Maxineczka jest jedną z tych youtuberek, które Mar po prostu uwielbiała od zawsze, tak. Która była jednym z takich twoich gór makijażowych, odkąd zaczęłaś oglądać YouTube'a, więc byłabym okropnie wredna, gdybym tej palety się pozbyła, a mimo wszystko obie ją lubimy, bo no bo jest uniwersalna. Ten bronzer jest rewelacyjny, tak samo ten cień bazowy. To są dwa największe atuty tej palety, ale nie mogę być też taka bardzo rzeczowa, muszę też patrzeć na sentymenty, a myślę, że to będzie bardzo sentymentalna paleta, którą zostawisz nawet jeżeli nie przestaniesz jej używać, no bo jednak jest podpisana Maxineczką, więc to tym bardziej, że byłyśmy na premierze tej palety. Dokładnie. Więc to jest taka pamiątka, wiecie, to nawet z tej perspektywy. Okej, cieszę się, bo bardzo chcę. To czekaj, może róbmy tak, dawaj mi tutaj te, które zostawiasz. Okej, a tam a tam, żebym już nie musiała na nie patrzeć. A nie chcesz tak ostatnie pożegnanie, że tam właśnie ci ma te, co musisz wyrzucać? No, może robimy za nie jakoś naprawdę materialistkę. Ale to były takie kochane, że Mar naprawdę trzyma te... Nie wszystkie. Ale tak. I to jest paleta, którą ja jednak bym podarowała dziewczynom. Mimo, że to jest nabla, to jest to moim zdaniem u nas obu paleta, po którą sięgałyśmy najrzadziej, czyli Soul Blooming. Tak. Chociaż widzę, że sięgasz. Bo my nią robiłyśmy makijaż na ślepo. Aha, i dlatego ona jest taka zużyta. Nie, czy zużyta ją wyczyścić. Nie jest dokładnie, znaczy zużyta. Wiecie o co chodzi, że widać, że jednak była używana, ale nie jest to jakieś tam mocne wgłębienie. Ale chyba masz rację, Mimo, że nabli cię nie bardzo lubię i mam ich sporo ich palet, większość chyba z tych, które w ogóle zostały przez nich wypuszczone, to z tej najrzadziej korzystam z tego względu, że mają najbardziej takie pastelowe, delikatne kolory, a ja jednak lubię taki mocniejszy makijaż. I tu jest też dużo błysku, ale takiego, który nie jest tak bardzo uniwersalny jak w innych paletach, które na zgadzamy się! Naprawdę, myślałam, że będzie mi trudniej. Czy jest mi trudno, bo ona jest taka piękna. Jest przepiękna, opakowanie jest po prostu chyba jedno z najładniejszych ever, ale pożegnajcie się. No i teraz tej palety w ogóle nie widziałam, nie pamiętam. To jest paleta, którą, przepraszam, bo one mogą być trochę gdzieś, wiesz co, jakieś takie... Kolejna nabla,
Tak. Nie no, tą ci zostawię. No, ta jest po pierwsze, że nie widziałam, więc jest nowością, więc pewnie dalej cię ekscytuje. A po drugie, tutaj już kolory są bardziej uniwersalne. Widzę takie, po które ty faktycznie sięgasz w makijażu bardzo często. Jak te właśnie na przykład takie odcienie brązów troszeczkę cieplejsze. Tutaj jest też kanwas, który o, pojawia się tak samo w tej samej nazwie u Maksineczki, jako ten podstawowy, prawda? To jest ta sama nazwa. Ale ja. Faktycznie. Przed Maxi, czy inspirowałaś? Nie, to oni. No właśnie. Nagle inspirowałaś się Maksineczką. Ale jest tutaj też kilka szalonych kolorów, po które ewidentnie też możesz sięgnąć, więc Poison Garden Nabla zostaje. Dobrze. Dobrze, teraz kolejna i to jest Revolution we współpracy Sofix? Nie wiem. Już patrzę i to jest paleta, którą mimo wszystko przekazałabym dziewczynom. Jednak mimo tego, że jest bardzo uniwersalna, widzę, że po nią sięgałaś, ma dużo matowych cieni i dużo błyszczących cieni i wiem, że ją bardzo lubiłaś. A to świetnie, ale... właśnie widać, których używałam teraz pod światło. Ale mam wrażenie, że to podobne zestawienie uzyskasz w paletach, które ja ci pozostawię. W sensie ja przewiduję, bo znam jeszcze palety inne. Jesteś taka w ogóle konkretna. Staram się, to jest niesamowite. Nie, żebym się przygotowała, ale wiecie, no jednak jak będę ci wszystkie zostawiać, to co to by była za zabawa? Muszę się jakieś pozbywać. A jakoś ty, tak... bo jest 2-2 teraz. O proszę, ale... Jestem w szoku. Tak. Dobrze, zgadzam się. Miałabym wątpliwości. Szybko, rób to. Po prostu to oddaj. Ale oddaję. Dobra. Dobrze. Tutaj mam kolejne, już wezmę obie. Tak, myślę, że będzie szybciej znowu tego papierek. Jesteś taka kochana, że zostawiałaś. Naprawdę, to jest rozczulające. Ja nigdy nie jestem, zawsze po prostu wyrzucam. Nie wiem, czemu tak robię. Tak mam. Jejku, jaka ta jest piękna. To jest ta naj. Najnowsza. I tego nie możesz mi zabrać, bo to jest nie od naszej Wicki. Nie mogę i tego nie zrobię, ale przepiękne kolory. No. Nie, no to zostaje ewidentnie. Nie, nawet te poliwy w środku zostają. Nie, to jest piękne opakowanie, ale to jest. Tak, bo to jest takie wytłoczone, że dotykasz. Nie, jest cudowne. Testuj, po prostu nie ma tutaj zbędnie gadać, to zostaje z tobą na pewno. A Nabla Dreamy. To też jest paleta bardzo dyskusyjna, bo to nie jest paleta uniwersalna. Nie jest. Tutaj nawet nie ma cienia bazowego, typowego, bo cień jasny jest cieniem błyszczącym i ogólnie tutaj też błysk bardziej króluje, który powiedzmy jest bardziej uniwersalny niż w Soul Blooming, ale wciąż mam wrażenie, że to jest paleta, za którą nie będziesz tęsknić. Nie wiem. Z nią mam problem. Okej. Okay. No, właśnie, bo ty możesz, wiesz, możesz próbować zmienić moje zdanie, to ty się nie musisz na wszystko zgadzać. Mam z nią problem, dlatego że to była moja pierwsza paleta Nabli. Czyli sentyment, okej. Okay. Tak, mam sentyment. A po drugie... No, jaki jest argument jaki jest jeszcze argument? Proszę, patrzę po prostu na to, że tutaj mam fajne odwzorowanie błysku i matów obok siebie, czyli wiem, że one będą do siebie pasowały i po prostu to mi się w tej palecie podoba. I takie, wiesz, ciemniejsze i ogólnie błyski Nabli są spoko. Może zróbmy taką kategorię pośrodku. Dokładnie. Że zobaczymy, jak dużo rzeczy wyrzucę, czy to powinno z tobą zostać, czy nie. Bo jeszcze nie wiemy. Że jeszcze nie wiemy. Kolejna paleta, to paleta Neve. Oj, bardzo lubiłam tę paletę kiedyś, ty też. Tak. Ale te cienie, z tego co pamiętam, w porównaniu do innych palet, które masz, mimo wszystko są bardzo, może nie tyle, że słabo, ale są słabiej napigmentowane, więc ja sama już teraz widzę po ich zużyciu, że nie sięgałaś po nie zbyt często. Nie, ja miałam taki szał ciał wtedy, kiedy w ogóle testowało się markę Neve i zauważ, że do różu Neve. Tak, używam go dzisiaj, mam go na polikach Neve. Gdyby on znalazł się w tej palecie, to bym ci na pewno nie wyrzuciła. Ale to chciałam, nie wracam. To faktycznie myślę, że warto, mimo że to jest wegańska, nie to sobie zwierzęta, ona jest taka super ła. Taka inna w ogóle, coś innego, coś fajnego. I ona jest też taka uniwersalna, bo jest też do konturowania, do brwi. Pamiętasz, że te cienie też są bardzo duże. Bardzo duże. To prawda, takie jak Nabla ma do konturowania. Ale okej, nie będę o nią walczyć, dlatego że faktycznie nie wracałam do niej przez ostatnie pół roku, co najmniej. Nie, czy nie więcej. Więc tutaj się zgadzamy. Kolejna inna marka, która nie jest tak bardzo popularna, czyli Sosu. Cały film był z makijażem i nawet pędzlami też, prawda? Tak, tak. Nagrywałyśmy. Rozświetlacze też mają piękne. Tak. I to jest paleta Smoky Palette Hot Fire. No ona była spoko, nie? Ona ma ciekawe kolory, bardzo, tak. Ale muszę myśleć o tym, że mimo wszystko trochę pamiętam, co na tym stosie się znajduje, tak. I zastanawiam się, czy jest szansa, że te kolory odnajdziesz gdzieś to w tych paletach. To zostaw i porównajmy. Co dokładnie. Zostawmy ją, bo ona jest fajna. Ona jest fajna, ona jest ładna. Ona mi trochę przypomina kolorami, wiesz jaką paletę? Affect Matte.
Troszkę tak. Wiesz, to takie... To jest na pewno, to faktycznie, bo tam się pojawia jakaś trochę cegła, ale też jest trochę zimnego, ciemnego brązu. No właśnie, więc... Bardzo ładne błyski, bardzo uniwersalne błyski. No i to lusterko. Na razie zostaw tu. Mamy jest w kategorii, nie, nie wiemy. O Jezu, nie, 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 ale tak, no. Dobra, i teraz dwie palety, które ja na samym wstępie z twojej toaletki bym chyba jednak wyrzuciła. Tak, ja w ogóle sama chciałam powiedzieć, że możesz to zrobić. Bo ja je bardzo lubiłam. To są te dwie takie bardzo duże... To są dwie duże palety Makeup Revolution, Revolution ProHader, które mają bardzo dużą ilość cieni. 35. I to są palety, to są cienie. No i właśnie to jest fakt, że to są same błyski, a to są same maty. I to są kolory bardzo uniwersalne, jest tych kolorów bardzo dużo, ale znajdziemy je w innych paletach. Boże. Ja jej nie użyłam ani razu. Dokładnie, dlatego właśnie, słuchajcie. To, w ogóle to jest bardzo fajna prezent dla kogoś może. O, widzisz, muszę ale... folia? Nawet folii nie wyjęłam. To jest fajny moim zdaniem prezent czy paleta dla osób, które tak bardzo nie miłują się w makijażu, które potrzebują mieć jednej palety i ona by im wystarczyła, tak. Bo będziecie mieli tu wszystko. Przy tym ona jest duża, jest teoretycznie praktyczna, bo mimo wszystko jest lekka. Może nie zmieści się do kosmetyczki, ale do walizki już jak najbardziej, a może być przenośną toaletką, bo też o tym wspominałaś, bo ma bardzo duże lusterko. Ale dla osób, które lubią palety, które lubią mieszać, które właśnie się lubują w tym, żeby coś innego, coś nowego codziennie, no. Dobra, żegnamy się. Zróbmy to. To musi być takie szybkie jak zdzieranie plastra, wiesz o co chodzi? Dobrze. Takie. To w takim razie kolejne, które też podłączę pod inną kategorię. Dwie paletki mniejsze, Maybelline. Oj, bardzo lubiłam kiedyś. Widzę. Widzę, bo tutaj ta, która jest oparta głównie na brązach, jest naprawdę mocno używana, ale to też są palety, które używałaś sezonowo, do których nie wracasz. Ja nie kojarzę, żebym na przykład zapytała ciebie, ładny masz makijaż, czy malowałaś, i żebyś powiedziała, że to było to. A myślę, że dziewczyny, które chcesz obdarować, będą bardzo zadowolone, bo to są palety, które... To też bardzo małe zużycie, bardzo tak, małe. Ale to też są takie ciężkie kolory. Bo to było kolory, takie typowo smokey eyes, mi się to kojarzy w ogóle z takim sylwestrem. Tak, zima, takie makijaże bardzo karnawałowo, imprezowe, takie nie wiem, studniówkowe nawet z naszych czasów. Tak. Odległy. Tak, miałyśmy... Bo my obie miałyśmy srebrny makijaż. Tak, piękne to było. Ale naprawdę był ładny ten makijaż. Także tak, to są palety, które... Tak w zasadzie tutaj chyba nie będzie jakiegoś takiego typowego bubla, bo podejrzewam, że gdyby był jakiś typowy bubel, chociaż zobaczymy dalej, ale to nie jest bubel, ale to też nie jest paleta wysokich lotów, tak bym to powiedziała. Paleta przeciętna, fajna, drogeryjna, może do dorwania właśnie na jakichś promocjach w Rossmanie. Tak patrzę, że więcej odrzucamy niż bierzemy. To jest niesamowite. No. Jeszcze nie patrzę, więc jest dobrze. O, zobaczymy, czy będziemy się tutaj kłócić, czy będziemy się bić. Bo jeszcze do tych najfajniejszych nie doszłaś. Czekaj, bo chcę wrócić to z powrotem, bo aż że ja zapomniałam o tym, żeby tutaj pojawić. Że nie ubrałaś. Dobrze, więc teraz ja już widzę paletę, której absolutnie ci nie wyrzucę. Boże, się bałam, że powiesz mi, że dlatego, że ty mi ją dałaś, to mi ją zabierzesz. Absolutnie ci nie wyrzucę, bo pamiętam, że ja sama tą paletę bardzo czekałam, żeby ona się pojawiła, bo słuchajcie, ja ją kupiłam dla Mar w TK Maxie. Bo wtedy pojawiały się kosmetyki. Ale ja mogę taką historię powiedzieć? Bo Karla była taka sprytna. Bo ja będzie, bo Karla mówi, że w TK się pojawiły palety The Balm, to było 3 lata temu? 4? 4, dokładnie. I ja mówię, Boże, Karola, proszę, bo miałeś, że są tańsze, nie? I mówię, kup mi. I Karla tego samego dnia dzwoni, już to już nie ma, nie było. A parę dni później dostałam na urodziny. Tak, dokładnie. Więc udało mi się kłamstewska. Ale słuchajcie, to jest paleta, która widać, że Mar ją kochała, kocha, bo moje serce się raduje, jak widzę, jak bardzo jest brudna i zużyta. Ale to jest właśnie dziecko, minus, nieszczęśliwe dziecko do plus z tych papierowych palet The Balm, bo po prostu ten brud nie jest w stanie się go pozbyć, jeżeli paleta jest właśnie używana. To jest konkretnie Balm Voyage. Paleta, w której pojawiają się nie tylko cienie, ale również produkty do konturowania i pomadki. No nie wyrzucę, nie ma opcji. Dziękuję. Nie ma opcji, ona zostaje z tą. Ja myślę, że kiedyś w ogóle, jak już ona naprawdę, mam wrażenie, że te palety lepszej jakości dłużej trzymają swoją, no bo wiesz, teoretycznie ona straciła swoją ważność, ale ja nadal dobrze pachną i myślę, że kiedyś w ogóle sobie oprawię w ramkę te, wiesz, te okładki, one są takie... Ale to by było super, taki miszmasz w jakimś takim, takim wielkim formacie, rewelacja, no to tym bardziej. No to właśnie. To już wiem jeszcze kolejny argument, za którym muszę iść patrząc na palety. I teraz będzie, nie wiem. Teraz, słuchajcie, no tutaj wszystkie trzy to jest paeza, więc wezmę już swoje dłonie i przeanalizuję. Mamy tutaj Indian Summer, czyli teoretycznie
No to jest bazowa. Otwórzmy je wszystkie trzy. Dokładnie. Jest też Vivid View. I jest All About You. I ja już widzę jedną, którą na pewno outuję, mimo wszystko. Jest to Vivid View, jest najbardziej szalona, a podstawowe cienie, które nie są szalone, znajdziesz w innych paletach. A mimo wszystko, te szalone cienie są tak rzadko z tobą, na twoich oczach i w twoim makijażu, że jeżeli, a myślę, że gdzieś jeszcze się pojawią, to być może w innej palecie będą bardziej trafione, więc tej z tą bym się pożegnała. Natomiast między tymi dwoma też bym się zastanawiała i zostawiałabym tylko jedną, bo już nawet wiem, którą. No ta All About You mi się bardziej podoba, do takich neutralnych makijaży mimo wszystko. Bo tutaj też jest fajne to, że chociaż to jest czarne. No właśnie, to nie wiem, bo ten ma fajniejsze błyski, a ten ma fajniejsze maty, nie? Wiesz, też tak patrzę na te porównania kolorystyczne. No dobra, nie mogę ci wyrzucić wszystkich. Naprawdę obie? Zostawiamy obie. Ojej! Nie, bo to też są palety, które są z tobą nie tak długo. Tak, więc jeżeli chodzi o ważność, tutaj absolutnie nie mamy się czego bać. A obie są dość trafione kolorystycznie i faktycznie, mimo że wydają się dość podobne, to można je fajnie mieszać i zrobić super dzienne makijaże. To jest naprawdę sprawiedliwa, uczciwa. Dobrze. Nie. Kolejna, której nie wyrzucę. Znaczy ogólnie myślę, że z paletami The Balmain miała największy problem, bo po prostu te opakowania są przepiękne. Ta marka jest jakaś jedną z najbardziej sentymentalnych. Tak, bo to było takie marzenie studentki też, nie? Tak. Nasze pierwsze markowe i tak jakoś jak byłam studentką, miałam tam jedną paletę z Rimmela chyba jakąś i naprawdę nie miałam kasy na niej, tak tylko patrzyłam w internecie, jak one się zaczęły pojawiać. Mówię, nie wydam tyle, a z czasem zaczęło się to robić naprawdę moją pasją, więc jest ich dużo. To jest Meet Matte Trimony. No. I to jest paleta, która ma same maty, ale ma piękne maty. Ma takie... My robiłyśmy ten makijaż walentynkowy 2 lata temu. Widzisz. 3 lata temu? Bardzo temu. Nie, no jest piękna, zostaje, po prostu nie ma co tutaj dużo mówić. No i przyda się, jeżeli kiedykolwiek będziesz chciała robić plakat z produktów. No, prawda, no naprawdę, czy to by nie wyglądało pięknie? No wyglądałoby i ja będę kontynuować, słuchajcie, bo to uzależnienie od palet, ale od palet The Balm nie jest... Nie skłamstwem, bo po prostu tutaj pojawiły się aż 3 z tej serii Nude. Mamy tak, Nude, bo tu zbiłam lusterko i mamy to nagrane nawet z dawnych lat. I to jest pierwsza paleta, którą chyba miałyśmy razem taką samą, więc ta absolutnie zostaje. Też Maxa. Tak, więc ta absolutnie zostaje, chociaż i u mnie, ale mam wrażenie, że i u ciebie, to jest paleta, która jest tylko paletą dodatkową. To nie jest paleta, którą samodzielnie stworzycie makijaż, bo tutaj też brakuje cieni bazowych, mimo z że tych, są maty. Z tych trzech najmniej lubię. Ale jest najbardziej sentymentalna. Ale jest najbardziej sentymentalna i... No to w takim razie powiedz mi z tych dwóch, którą byś miała wybrać. Jeżeli jednak miałabyś się pozbyć jakiejś debaty. Nie, no to ta Nude Beach jest najlepsza. Ona jest najlepsza z, w ogóle z wszystkich palet, które ogólnie powstały moim zdaniem, bo one mają ciepłe kolory, fajne błyski. One są chyba najbardziej napigmentowane, jakby oni trochę formułę zmienili na jeszcze bardziej taką maślaną. I to jest moja ulubiona w ogóle ever, jeżeli chodzi o The Balm, mimo wszystko. Okej, to w takim razie te dwie 100%, tę środkową, czyli Nude Dude, zostawiam jeszcze do przeanalizowania. Dobra. Do tego, jak bardzo będziesz płakać, jeżeli znajdzie się gdzieś poza twoim drogiem. Jeszcze się nie żegnam. Dobrze, kolejna to czekoladka. Wiecie co, może będzie szybciej, jak będę robiła tak kategoriami, bo widzę pozostałe czekoladki. Bo jest tego dużo. Czyli mamy 3 czekoladki Revolution, które ja bardzo lubię. Od razu ci mówię, że ja najrzadziej sięgam po czekoladki. Więc myślę, że dziewczyny bardzo się ucieszą. To są... Tak, tylko zastanawiam się nad tą różową, bo ona jeszcze nie była w ogóle tykana i nie wiem czy... Bo ty ją też masz. Ja ją też mam, więc gdybyś chciałabym przetestować, to po prostu się do ciebie zwrócę. A jest nietykana, więc tym bardziej chętnie komuś przekażę, żeby miał coś, wiesz, nietykanego przeze mnie. Ta zielona jest właśnie, my ją wtedy kupiłyśmy specjalnie do filmu, w którym odtwarzałyśmy makijaż maksyneczki. Ach, bo potrzebowałaś tego zielonego i tak dalej. To jest bardzo dobra paleta, ona jest taka bardzo jesienna. Bardzo taka. Tutaj kolory są faktycznie przepiękne. Ale naprawdę rzadko po nią sięgam i ja nie wiem dlaczego tak jest. Czy to jest kwestia tego, że jestem rozpieszczona przez konsystencję innych palet typu The Balm? Zdecydowanie to nie jest ta jakość, mimo że obie bardzo lubimy Revolution, to ta jakość tym bardziej, jeżeli ty jesteś osobą, która jeszcze mocniej jakby
umie rozróżnić i pracuje z wieloma markami, no to dla Ciebie nawet jakiś taki drobny detal już robi różnicę, to prawda, jeżeli chodzi o użycie. Więc no, ta paleta jest najbardziej uniwersalna, jeżeli chodzi o kolory, taka dzienna. I najbardziej używana. I najbardziej używana, ale wciąż myślę, że te kolory znajdziesz w innych paletach dokładnie i to lepszych marek. I to jest dla mnie takie odzorowanie trochę Affect Pure Passion, bo te podobne kolory tam się pojawiają. Dobra, to jest marka, która pewnie pojawi się jednorazowo, czyli... I możesz ją autować, ja Ci tak mówię. Nie mam sentymentu. Ja w ogóle też o tym pomyślałam, to jest Makeup Academy Moi. Paletka, która jest również takim po prostu dzienniaczkiem drogeryjnym jakości wątpliwej, ale jednak dobrej. Czy ona jest taka dla takich osób, które lubią bardzo delikatny makijaż, boją się mocno napigmentowanych cieni, bo nie potrafią sobie poradzić z blendowaniem. Tak. Ja na niej w ogóle też mam wrażenie, z tego co pamiętam, uczyłam się, bo ta paleta ma już trochę, a wciąż dobrze pachnie, te konsystencje są spoko. To nie jest tak, że ja trzymam palety, byleby je trzymać. Ja bardzo często sprawdzam zapach, konsystencję, czy tam się nie kruczy, czy się nie robi jakaś taki nalot, nie? Bo to się często dzieje z takimi tego typu produktami. I ta paleta długo się trzyma, ładnie pachnie, ale właśnie... No nie, po prostu jest dużo lepszych, które mam. Okej, okay. Kolejna to Bourjois. Matko, to jest Staroć. Staroć i to jest paleta, ja nie wiem, jakoś cienie Bourjois, o ile róże i rozświetlacze, tak z cieniami, chyba to żadna jest... paleta nie zawiesiłam na niej oka dłużej. Ja tę paletkę w ogóle jakoś tak używałam przez jakiś czas. Jest fajna w ogóle, jest fajna, bo się, tak, obraca się lusterko i tak dalej. Autujemy. Ale wiem, że, znaczy jest dobra, ona ma fajne pigmentację, o to mi chodziło. Taką, myślę, że trochę więcej niż drogeryjną, ale wciąż nie tak dobrą jak z tym, co tutaj widzę. Boże, Karolinko, wszystko po prostu widzę, jak tam... Brzmiała piękne czystki. Słuchajcie, Lili Lolo. I to mam taką wątpliwość, bo z jednej strony zostawiłabym, bo ta paleta mogłaby się wyróżniać na tle innych z czymś właśnie tym, że jest inna, bo jest to też marka... A Ty jeszcze masz swoją Lili Lolo? Mam jeszcze, chociaż moja już bardzo jest wątpliwa, jeżeli chodzi o swoją datę ważności. No bo właśnie zastanawiałam się, czy te naturalne, nie? No nie, bo to mineralne. I zastanawiałam się, czy one z samego względu, że są mineralne, nie mają jednak tych składników, które mają utrzymać duszę, zakonserwować, że tak powiem. I to są cienie, które też jeżeli chodzi o swoje to wykończenie, nie są oczywiste, bo to nie są maty. To są takie trochę perłowe cienie, po które bardzo rzadko sięgasz. Więc z całym sentymentem do tej marki myślę, że trafia jednak na tę stronę. Bo nie będziesz po nią często sięgnąć. Nie będziesz za nią płakać, nie będziesz się zastanawiała rano, gdzie jest moje Lili Lolo. Żegnamy się. Żegnamy się z tą paletą. Gdzie jest moje Lili Lolo? Tylko ja to z oknem. Nie. Ale teraz to jest Corazona i Soulmate, czyli nowość, która pojawiła się ostatnio w paczce Cocolite. I myślę, że to jest paleta, do której nie zdążysz się przyzwyczaić i kolejna, za którą nie będziesz tęsknić, a dziewczyny będą Ci wdzięczne, że nie została użyta. Co Ty na to? Nie wiem. I tu mam problem, bo chciałabym ją przetestować trochę. Dlatego, że to jest tania marka, ma ładne kolory, jest dostępna łatwo, znaczy przez internet wiadomo, ale łatwo wysyłkowo. Wiesz, o co mi chodzi? Zostawiam. Pod tym kątem tylko myślę, bo nie testowałam nigdy cieni tej marki. Okay. Więc nie mam, nie wiem, bo może się okaże, że jest taką petardą, że warto byłoby Wam polecić, a nie będę miała zdania. Okej, okay. No to jeszcze zobaczymy. Tej palety chociażby była... Nie ma szans. Nie ma szans. Nie wiem, że po pierwsze to jest paleta, która również wystąpiła w Twoim makijażu ślubnym. To też w ogóle po pierwsze. Po drugie jest przepiękna. Po trzecie jest na maksymalnie. I to jest w ogóle paleta, którą ja najczęściej podkradałam Mar. Po prostu jak byłyśmy razem na wyjazdach, to ja tylko, Mar, wiesz, mam swoje palety, ale masz może Tarte, bo chyba bym użyła. I po prostu cieszyłam się na tych wyjazdach, że mogę się malować razem z Mar i podkraść jej tą paletę. Więc myślę, że kto wie, czy ona kiedyś nie trafi w moje... Ale skąd ona się znalazła w moich rękach? No ona znalazła się, słuchajcie, ze Stanów. Karla mi ją przywiozła z Nowego Jorku, do mojej rodziny. Dokładnie. No to jest paleta, którą prezentowali Ci inni, a ja mam tylko kurierem. Dostarczyłaś. Ja mam tylko kurierem, więc nie, absolutnie, chociaż ta paleta, no naprawdę, ona jest rewelacyjna. Ja tutaj po prostu za Ciebie mogę powiedzieć, bo też ją kocham, ale może chcesz jeszcze coś dodać. Nie, nie muszę jej zadawać, bo bardzo pięknie ją zrecenzowałaś bez mnie. A nawet ostatnio ktoś pytał w jakimś komentarzu i gdzieś on mi zaginął właśnie, że dziewczyny, dawno nie wspominałeś o Tarte, a przymierzałam się do jej zakupu. Myślę, że tutaj rozwiałyśmy wszelkie wątpliwości, czy tak, czy nie. Oj, tu będę miała problem. Wchodzimy na bardzo grząski grunt powoli, bo im głębiej wchodzimy, tym będzie
trudniej mi chyba, chociaż jeszcze taki palet, które nie wiem, a to jest ciężko mi będzie. To jest ciężko, to jest paleta, po którą ja bardzo często sięgam. Tak, ale ja też mam tych palet troszeczkę mniej i w niej odnajduję to, czego ja potrzebuję do moich makijaży codziennych, czyli Tune i Botanical Melody. Ale jeżeli chodzi o MAR, mam tę wątpliwość, że te cienie, które są tutaj, znalazłaś w paletach, po które sięgałaś wcześniej i po które sięgasz chętniej. Mimo, że do Tune mam ogromny sentyment. No właśnie ten sentyment jest okropny. Ja wiem, że to jest takie bardzo, jak materialistka się zachowuje, nie? Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że... No bo ja ją kocham, więc w sensie ja ją bardzo używam, więc... A może bym przekazała ją tobie, żebyś miała zapas? Nie, no bo ja w sensie myślę, że jej nie jestem w stanie zużyć, ale ona jest w markowym gronie. Dobrze. Szybciutko. No i kolejna paleta, której absolutnie, no way, której ja również stałam się jej szczęśliwą posiadaczką, czyli Affect Pure Passion, paleta podstawowa, jeżeli chodzi o makijaż. Jezus, tak zużyta strasznie. Ale to jest paleta faktycznie ideał. Ideał, ja ją tak są kocham. Piękne brązy, jest czerń, są piękne błyski, są dwa cienie bazowe, które na przykład ja mieszam. Ja też. Żeby biel nie była zbyt biała, a żółć zbyt żółta i po prostu perfekcyjnie są razem jako baza. Jak paletka farb, nie? Do oczu. No i ta konsystencja. Jezu, jest taka cudowna. Ojejku, i druga paleta, którą ci podkradałam, którą w końcu jednak ja również się zaopatrzyłam, w sensie inną wersję, ale to tak, to było zawsze... Musimy zrobić zamówienie w Colourpop. Koniecznie, bo właśnie o Colourpop będziemy mówić i to jest pierwsza paleta, której obie dotykałyśmy. I think I love you i I think I love you. I think I love you too. Yes. Czyli paleta, która zaskoczyła nas swoją jakością. I to jest ten dzień, który ja wiem, powinnam ci go odkupić, bo połowa z życia jest moja. Ale tobie pozwalam. Ale uwielbiam. Tam też ten bazowy cień był jednym z najlepszych, jakie w ogóle kiedykolwiek znalazły się na mojej powiece, ale wiem, że ty również po nią często sięgasz, mimo nie wiem, że... czy je bym nie zamówiła jeszcze jednej, bo też Colourpop mają dość krótki termin ważności, na przykład z pomadkami faktycznie widzę, bo musiałam wyrzucić nie do końca zużyte wszystkie moje ulubione pomadki, bo już zapach był gorszy. Oni też mają trochę inne składy niż tak przeciętne te inne marki, więc obawiam się, że ona może niedługo stracić termin ważności, bo ona już ma z 3 lata, czy 2. Zostawiam ci ją ze względu na to, że ona jest super. Tak, ja po prostu ją odkupię. I bardziej do odkupienia, ale żeby wam podkreślić, że ona jest na tyle super, że właśnie trafia na tamtą listę. Jest bardzo, bardzo dobra. Mimo, że nie ma lusterka. Tutaj już nasz stos się delikatnie, słuchajcie. Boże, przeczekaj, pomogę ci. Dobrze. Kolejna to Revolution Pro serii Natalii Siwiec, która bardzo pozytywnie nas zaskoczyła, kiedy testowałyśmy ją na żywo, prawda? Tak, na żywo. Tak, robiliśmy makijaż. To prawda. To prawda. Ale czy to jest paleta, po którą sięgasz często? Nie wiem, był taki moment, kiedy obie miałyśmy fazę na nią, nie? Że ona miała do ulubieńców trafić. Tak. I to jest jedna z tych palet Makeup Revolution, bo powiem ci, że ani jednej nie zatrzymałam. No w sumie tak. Ani jednej, czekoladki, wszystkie te, że chyba, jeżeli chodzi o Makeup Revolution, to jest jedna z tych... Chociaż maksyneczka, przepraszam. Jakby nie patrzę. Tylko, że... No wiem, to ja nie myślę na to. Tak, dokładnie, ale myślę, że jeżeli chodzi o Makeup Revolution, to chyba to jest ta paleta, o którą bym powalczyła. Możesz na razie tutaj odłożyć. Nie chcę tak, wiesz, jeszcze może jakaś tam się znajdzie, która będzie lepsza, ale ona naprawdę ma bardzo fajne kolory, takie teraz na ten czas. Okej. Okay. Kolejne palety, z którymi ja będę miała wątpliwość, bo są to palety Eveline. Myślę, że ta nie ma wątpliwości. Raczej nie będziesz po nią sięgać, mimo że to są jedne z naszych ulubionych palet drogeryjnych. Naprawdę bardzo je serdecznie polecamy z czystym sumieniem. Ale paleta Burn to jest paleta, którą wielokrotnie bardzo często polecałaś. I to jest nowa Burn, bo ja starą Burn dwa miesiące temu wyrzuciłam. Zostawiam. Czyli ta Nude, bo jakby odkupiłam sobie nową, dlatego że tamta już była zużyta i tak była rozmemłana. Że po prostu... A bardzo często w nią się bardzo często jak pytałam Ciebie właśnie, co masz na oczach, to mówiłaś, że to jest coś z tej palety. Jeżeli nie cały makijaż, to przynajmniej sięgłaś po jeden z tych cieni. I często, kiedy mówimy o Rossmanie, to polecamy wam te palety. Warto zostawić też jakieś drogeryjne, tańsze, które są dobre i godne. No jest dobra, jest naprawdę dobra, mimo że jeszcze jej nie używałam, tej nowej, bo ona jest jeszcze świeżutka, ma jeszcze nawet w środku to opakowanie takie plastikowe. Które pewnie zostanie zawsze z tobą, bo no, tutaj jesteś. Jestem dziwna. Ale faktycznie to o czymś świadczy, skoro mam nową wersję tej palety. Nie? Ja ci zostawiam. Ta Nude All in One ma zbyt dużo błysków, żeby być... jest chłodna. Jest chłodna i jest... No właśnie, nie pasuje do ciebie, mimo że jakościowo naprawdę. Mam kogoś, komu będzie pasowała ta paleta. Rewelacja. Hean, nie pamiętam jej. Bo ja kiedyś, kiedy jeszcze miałyśmy, nie pamiętam, czy to była paczka PR-owa, którą mogłyśmy same sobie skompletować. I ja wtedy po prostu poprosiłam o całe, wiesz, to chodzi o paletkę. I wybierałaś sobie. Tak.
I one były całkiem spoko, widać trochę są pozużywane. No troszkę są, chociaż tutaj też jest, pojawia się szalony kolor, który chyba chciałaś użyć, ale no nie tak, jest. Nie pamiętam, czy my do czegoś potrzebowałyśmy tego koloru. Nie pamiętam. Co, jaka będzie twoja reakcja, jeżeli ona znajdzie się tam? Nie wiem, lubię Hean, ale wiem, że jeszcze jakaś paletka Hean jest gdzieś tutaj, więc niedawno do niej nie sięgałam. Więc... A sama ją kompletowałam, więc to był błąd chyba, że ją sama kompletowałam, a mi nie pykło. Nie? A to jest paletka Crazy Tune. Tu jest o jest, a tutaj jest Lazy. Czyli te takie dwie małe, malutkie paletki. I o nie będę walczyła, baby. Obie? Tak, dlatego, że to jest jedyna paleta z tak szalonymi kolorami, którą chciałabym zostawić, bo... Żeby jednak był jakiś zapas czegoś tak, szalonego. Gdybym na przykład miała jakąś imprezę typu... I one też są, ta jest bardzo fajna, wyjazdowa, tak. Miałam ją nawet w tym roku na dwóch wyjazdach, tylko te. I naprawdę dobrze się z nią pracowało, bo ona naprawdę jest taką podstawą, czyli całe oko, konturowanie, kreska, błysk, koniec makijażu i jest to jakość moim zdaniem naprawdę level hard. Zostawiamy, bo jest naprawdę dobra. Dobra, cieszę się, że nie kłóciłyśmy się przy tym, bo bardzo się bałam, że będziesz chciała te wyrzucić. Ale nie, twój argument mnie przekonał, jak najbardziej. Twój argument mnie przekonał, tym bardziej, że właśnie mało miejsca zajmuje, więc czemu nie. I kolejna paleta, którą ci zostawiam bezapelacyjnie, która jest naprawdę twoją paletą ukochaną ewidentnie, bo również widać mocno zużycie wśród bazowych cieni, ale właśnie patrząc na nią, nie ze względu na te bazowe cienie chciałam ci zostawić, ale właśnie ze względu na te kolory. A pokaż, bo właśnie się powtarza, powtarza. No ten róż, ale jest inny. Jest inny róż. Granat może być podobny. Podobny, ale błyski są inne. No, zostaw sobie. Dobra. Ale te właśnie, nie ze względu na te bazowe, które już zużyłaś, ale ze względu na te kolorowe chciałam ci zostawić, żeby właśnie w twojej kolekcji jakieś takie jedno szaleństwo przynajmniej się znalazło i pozostało. Okay. Bo to jest we współpracy z Danielem Sobieśniewskim i słuchajcie, jeżeli miałabym wam polecić paletę Tune, którąkolwiek, to uważam, że ta jest najfajniejsza, bo tutaj jakby ta część jest taka... Właśnie do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Oko, tak, środki konturowania. A tutaj mamy totalne szaleństwo i to też takie niekoniecznie oczywiste szaleństwo, bo można bardzo fajnie też z tym pomarańczami zrobić sobie, mieszając z brązem, po prostu swój kolor, dokładnie jesienny na oku, czy jakąś kolorową kreskę. Oj, bardzo lubię, jest bardzo już taka zużyta, ale często do niej wracam, naprawdę często, w wakacje bardzo, bardzo często, a wiosną chyba najczęściej robiłam ją makijaż, kiedy ona się... I tego nie mogę ci pozwolić wyrzucić. Wiem, bo to był prezent. Ja wiem, to było bardzo ważne. I bardzo, bardzo jestem zła na to, że nie mogę jej wyrzucić, bo jej nie lubię. Mimo, że używam ją i bardzo często. Trójeczka. Tak, i ja dostałam tę paletę od mojego jeszcze wtedy, nie męża, tylko jeszcze chłopaka i wiem, jaki trud włożył w to, żeby tę paletę mi sprawić na urodziny. I to znaczy, że ona była wtedy tak na topie. Totalnie na topie. Wszyscy ją teoretycznie polecali. Wszyscy, cały YouTube kochał Naked. Więc absolutnie nie wyrzucam ci jej choćby ze względu na to, ale co wiem. Co masz z tym zrobić? Powiedz mi. Po prostu zostawić i pamiętać wiem, o tym, tylko to jest taka, że... taka rzecz, która wiesz, leży i ja wiem, że do niej nigdy ale nie każdy wracać. Jest trochę chomikiem, nawet w takiej kategorii. Nie wiem, no kiedyś jak do mnie doszło, to widzisz, że ten bazowy używałam, te takie brudne róże używałam, ale... No, zostawiamy. No nie wiem, po prostu ze względu na to, że właśnie mam te historie w głowie i to jest jedyna paleta Urban Decay, ja proszę, to zawsze mnie bawili, no ja nie tej nazwy, to jedyna z tej marki, no. Affect, już jedną Affect zostawiłam, czyli tą najbardziej sentymentalną Pure Passion i ona bez apelacji nie musi z tobą zostać i spośród tych chyba tobie oddam wybór. No to przetypujmy. Tak, to jest paleta Naturally Matte, którą ja również bardzo lubię, która jest pierwszą paletą, z którą miałyśmy styczność i jest faktycznie po prostu bazową paletą brązów matowych. Znaczy, mimo że są aż trzy cienie takie mocniej wykorzystane, ale jeszcze coś tam trochę jest, mimo że uwielbiam tę paletę, naprawdę ją, no uwielbiam, jest przecudowna i przez w ogóle ostatnie dwa miesiące robiłam praktycznie cały czas z nią makijaż, to mam poczucie, że Pure Passion jest taką lepszą wersją tej palety. Okay. I mimo że boli mnie to, to po prostu myślę, że znajdzie, jest jakby dobrej jakości. Nie przedłużajmy tej chwili. Tak, tak, aż mnie, patrz. Te chyba pozbyłabym się jej, bo sama wspominałaś, że jest najgorszą paletą, a jeżeli chodzi o dobór kolorystyczny. Jest tak jasna, że nie pasuje do twoich jednak mimo wszystko mocnych makijaży, tak, ja podejrzewam, że ona w ogóle jest taką bardziej professional dla wizażystek, żeby mieć takie bazowe cienie do tworzenia jakichś innych, jakby być bazą, podbiciem dla innych makijaży, innych palet, o może tak?
że ja po nią bardzo rzadko sięgam, mimo że jakoś tutaj się zgadza, ale tak mało ciekawa jest i tak mało uniwersalna, że zawsze musiałam łączyć ją z inną paletą. Okej, okay, więc wyrzucamy. Więc, tak, oddajemy. Natomiast to jest kolejny mój znak zapytania, bo to jest Affect in the Spotlight Pro Makeup i to też są szalone kolory, które z chęcią bym Ci zostawiła, bo to są inne szalone kolory. Używam niż Kiun. Tak, używam jej dość często i podoba mi się, że to jest właśnie, jest więcej tutaj cieni i jeszcze na tyle krótko ją mam, że mogłabym zatęsknić, wiesz o co chodzi? Znaczy tak. Że mogłabym poczuć, że nie wykorzystałam do końca jej potencjału i bardzo podoba mi się opakowanie, ten gradient. No, jest czymś takim. Dziękuję, cieszę się, że mi ją zostawiasz. Dobra, sięgam teraz, słuchajcie, po Zoeva. Tak, tylko dwie, bo jedną wyrzuciłam właśnie 2 miesiące temu, podstawową, tą Naturally Yours, która była moją pierwszą taką paletą droższą. Jeszcze wtedy ona kosztowała 70 zł. I to też była taka styczność, że pierwszy raz mówiła, że to jest jakość. Wow, tak, tak. To była jakość. I często jeszcze pytacie mnie w ogóle o tę paletę. Nie wiem. Bo to sama są, nie wiem. Bo to są też palety, to jest akurat O Naturelle i Cocoa Blend. Też czekaj, poczekaj. I to są palety, które są mimo wszystko bardzo przypominające Affect. Kurde, bo te dostałam w prezencie od mojej babci bodajże, bo prosiłam ją, żeby... To tylko nie, no bo teraz zastanawiam się, czy to jest ten sentyment, który powiem, bo od babci mam bardzo dużo fajnych rzeczy. Nie wiem, czy paleta jest tą rzeczą, którą powinnam zostawić, a wiesz, ja też nie oddaję tych palet byle komu, tylko moim dobrym znajomym, które wiem, że będzie w dobrych rękach. I tak zastanawiam po prostu, czy... odwiedzać po prostu. Będę przychodziła, tak, pytała, dzwoniła co u nich, nie wiecie o co chodzi. Ale zauważ, że we wszystkich tych paletach te bazowe cienie tak szybko schodzą. Tak. Nie wiem. To może umówmy się, że jedna z nich, którą, po którą będziesz sięgała częściej. To jest bardzo. Ja myślę, że gdybym miała się coś doradzić, to chyba zostawiłabym te, bo te kolory mam wrażenie, że powtarzały się w większej ilości palet, które pozostawiłyśmy. I w Affect, nie? A to są troszeczkę jaśniejsze, które właśnie mogą uzupełniać Ci makijaże z innymi paletami. Twoja argumentacja jest dla mnie... No i babcia. Okay. No i babcia, no dokładnie. I babcia. Dobra, Essence. Essence, która jest nieużywana, która totalnie myślę, nieużywana. Że... Mimo, że w ogóle bardzo ładne opakowanie jak na Essence. Tak. To był jakiś paczek. Ale bez sentymentu. Totalnie w ogóle nie sięgałam. Odłożyłam ją gdzieś na bok, myśląc, że właśnie ani Karla, ani ja nie będziemy z niej korzystać, więc pewnie trafi albo do rozdania, czegoś takiego, może wiesz, jakieś rozdanie jeszcze powstanie, bo ona ma ładne kolory, tylko po prostu jakoś tak zapomniałam o niej. Okay. To chyba o czymś świadczy, nie? Myślę, że jeżeli chodzi o Revolution, to też już trochę tutaj sprawa została wyjaśniona. Zdecydowałyśmy się na tę, którą używasz najczęściej. Pozostałe myślę, że będą... No dobrze. A poczekaj, ale poczekaj, porównajmy kolory. Sprawdźmy, bo w ogóle pamiętam, że z tą paletą też jest taka historia, że Zuzia z La Meca Bebella mówiła właśnie o tej palecie, że ona jest taka rewelacyjna, jeżeli chodzi o Revolution Pro, to jest chyba? Tak. I ja wtedy, wiedząc, że mam tę paletę w swojej kolekcji, sprawdziłam i faktycznie tylko dodam, bo możesz ją oddać, myślę, że ta jest lepsza, to ale chciałam tylko dać znać, że naprawdę dziewczyny, ta konkretnie Zuzia miała 100% racji, że jest świetna. Ja sama byłam w szoku, że te cienie troszkę różnią się od czekoladek. Widać to Pro. Kolejny sentyment markowy, którego absolutnie nie wyrzucę, bo to mi się kojarzy z naszymi wyjazdami na nagrywanie Rossmana. Ja naprawdę to ją były lubiłam. Bardzo miłe wspomnienia i to jest paleta, która jest też bardzo dobra, drogeryjna, tania, Vibo, modern eyeshadow palette. Że był taki czas, że ludzie krytykowali bardzo tę paletę. A były. Że ludzie mówili, że nie, że jest do dupy i tak dalej, a my tak z Karolą miałyśmy, kurczę, my naprawdę ją lubimy. Aż tak było mi głupie, miałam wrażenie, że ludzie myślą, że my ściemniamy. Nie. A nadal ona jest u mnie i naprawdę ją lubię. I zostaje ci, no zostawiam ci ją ze względu właśnie na ten sentyment i to, że to opakowanie mimo, że już nie wygląda tak pięknie, no nie. To jednak też było całkiem tak ładne. Cieszę się. A pozostając przy ładnych opakowaniach, to paleta, którą również się zostawię, bo wiem, to, że po nią sięgasz teraz dość często, czyli Eveline Sparkle. No piękna jest. Jest piękna, jest pięknie wykonana i bardzo wygląda ekskluzywnie i to są kolory, po którym być może będziesz sięgała rzadziej, ale jednak możesz ich potrzebować. Tak, i ja tutaj akurat w tej palecie bardzo lubię to, że ta jakość jest troszkę inna niż w innych cieniach Eveline, że tutaj mogę też bawić się w mieszanie kolorów i to opyka, bo niektóre marki nie robią tego, że te cienie się nie chcą łączyć, że takie powstaje plama, a tutaj możesz połączyć 2 kolory, więc... No i to petardziste opakowanie. Tak, jest przepiękne. Przepiękne. Dwie kolejne palety Heian. Szaleństwo, które już masz.
Tak. I ona jest nietykana. I jest nietykana, i te róże, i te bardzo intensywne zielenie już masz. Tak, ale muszę wam ją pokazać, bo ona naprawdę jest czaderska. Jest czaderska. Jest czaderska. Nie tknęłam jej, ale mam kogoś, kto mu się na pewno spodoba. Mam, nie? A tutaj Hean, która jest małą paletką bazową, tak, ale takie cię nie znajdziesz gdzieś. Ja wiem, tylko że to jest jedyna paleta Hean, którą bym chciała zostawić. Okej. Okay. To jest ta jedyna, o którą chciałam powalczyć z tobą. Bo może być fajna na wyjazdy? Może być fajna na wyjazdy, a po drugie właśnie nie mam innych już cieni Hean. Wszystkie oddałam. I gdybym chciała, na przykład przyjdzie taki czas porównań, jakiś marek. Filmu z samą marką Hean. Może no dokładnie. Gdybyśmy chciały coś takiego machnąć, to... Przekonałaś mnie. Dobrze. Przekonałaś mnie? Bo ona też była tylko dwa razy tknięta, ale jest też taka dość ładna. Chociaż gdyby podmienili ten kolor na czarny, to byłaby idealną kompaktową paletką. No okay, ale nie każdy czarnie używa, więc też to rozumiem. To w ogóle jest nietykana paletka. Revolution Dragger Heart, więc tutaj nie ma chyba co przedłużać. Po prostu totalnie nietykana. Super, dziewczyny się na pewno ucieszą. I Edition Rimmel. To nie są twoje kolory. No nie są, ale są bardzo dobre, ale możesz ją oddać. Zgodzę się, mimo że gdzieś tam troszkę serce będzie bolało, bo jest ze mną bardzo krótko. Pokazywałyśmy ją w makijażu ostatnim. Ona jest w tej edycji Super Farm, tej właśnie limitowanej. Mhm. Jest dobra, jeżeli totalnie szukacie tylko palety z błyskami, typowo, ale zaczęło lać. Jestem w takim, przepraszam, ale dosłownie mnie zaskoczyło to, jak bardzo się zmieniła pogoda od momentu, kiedy zaczęłyśmy nagrywać, aż do teraz. Szok. Dlatego możesz oddać, bo myślę, że faktycznie któraś z moich przyjaciółek się ucieszy, że dam na przykład teraz z inną matową, połączy. Dobra, bo to nie będę dobrą wróżką. Nie, to nie są twoje kolory. Paleta, która absolutnie zostaje również ze względu i sentymentu, ale i tego, że... Bo sama bardzo, wiesz. Tak, bo sama wiem, czyli Tune, pierwsza paleta tej marki, o której kiedyś. O której powstaniu my wiedziałyśmy, że zanim ona jeszcze została w ogóle zrealizowana, więc... My to zawsze powtarzamy, bo my się bardzo tym jaramy, jak fajnie jest poznać kogoś, kto tworzy kosmetyki i okazuje się, że to jest taka skromna, cudowna osóbka. I teraz, kiedy widzimy, jak naprawdę rozwija się ta marka, jak dobre kosmetyki tworzy, takie, że naprawdę byłyśmy zachwycone, to jeszcze bardziej doceniamy to, że to jest osoba, która nas ogląda i to jest dla nas naprawdę duży zaszczyt. Tym bardziej, że no naprawdę ta marka jest świetna. Jest tak, świetna. Więc zostawiam, tutaj nie ma co tutaj gadać zbędnie na ten temat. Super. Marka Yves Rocher. Oj nie, to nie są ona twoje kolory. Ona chyba nie była tknięta nawet. To nie są twoje ona kolory. Nawet ma folię na zewnątrz. Tak, mimo że cienie marki Yves Rocher bardzo lubimy, ale szczególnie te pojedyncze, bo one są fajnym uzupełnieniem właśnie na przykład, jeżeli jakiegoś koloru brakuje wam w waszej palecie. Rewelacja, polecam, bo ale uwaga, są super. Muszę wspomnieć, dlatego że któraś z moich przyjaciółek dostanie naprawdę coś fajnego, bo to jest paletka, którą przywiozłyśmy z Paryża. Ach, no tak. I to jest edycja tylko francuska. W Polsce nie kupisz tych cieni. Faktycznie. Więc... Ale to są kolory również chłodne, które trzeba lubić. Które trzeba lubić, mimo że markę jej troszkę uwielbiam. I te cienie naprawdę są fajne, bo testowałyśmy je, kiedy byłyśmy na produkcji w ogóle, jak powstają te kosmetyki. Mimo że mam sentyment, bo byłyśmy w Paryżu, ale mam lepsze, w sumie typu vlog z Paryża, gdzie byłyśmy, że wiem, że mam lepsze kosmetyki tej marki, które są ze mną, więc śmiało możemy oddać, tym bardziej, że była nietykana, niemacana, więc czysta przyjemność komuś ją dać. Dokładnie, Semilac. Oj, to jest, kurczę, widzisz, to jest ten problem. No właśnie, to jest ten problem, bo to jest paleta, która wygląda niemalże identycznie jak Hean i bardzo podobnie jak cienie, które znajdziesz w pozostałych paletach, ale wiem, że to jest po raz kolejny marka, której nie kosmetyków nie masz. Ale czy sięgasz po nią często? Wiesz co, no, sięgałam często bodajże na początku wakacji, bo też ją zabrałam razem z tą małą z Tune. A Inglot? Tak, nie, Inglot oddajemy od razu. No właśnie, aha, bo to są kolejne szalone błyski. Tak, to są totalnie szalone kolory, które... Ja sama sobie wybierałaś. Tak, do jakiejś pewnie potrzeby makijażu jakiegoś innego, więc tutaj szybciej przeanalizujemy, a to... No i teraz pytanie, tutaj mamy błysk. Tutaj go nie mamy. Ale tutaj mamy ładniejsze brązy. Bardzo mamy ładne brązy. Dobra, no, zostawiam ci, obie są. Ale nie zajmują dokładnie. To też jest argument. I Semilac ma bardzo ładne, znaczy ma bardzo fajny ten pędzelek. Muszę go umyć. Bo ten pędzelek jest z włosia, nie jest pacynką tak zwaną. I to pamiętam, że zrobiło takie na mnie wrażenie, jak nagrywałyśmy film o kosmetykach do torebki. Mm-hmm. I autentycznie, no miałam ją w torebce przez jakiś czas, ale jak do ciebie jeździłam na nagrania, żeby to poprawić. Mm-hmm. Tak, więc... No dobra, więc zostawiamy, więc zostawiam, przekonałaś mnie. Mm-hmm. O Jezu, nie. Mm-hmm. O Jezu, nie. Lovely
Classic Nude Makeup Kit, która w ogóle opakowanie ma już widać totalnie tandetne, bo już się nie zapina, no, nie zamyka. Nie wiem, czy w ogóle jej nie wyrzucę, bo nie wiem, czy nie jest mi głupio oddawać popsute opakowanie. No. Tym bardziej, że wiecie co, ja wam opowiem historię króciutko, szybciutko, dlaczego tę paletę kupiłam. To jest typowo YouTube Made Me Buy It. Pamiętam, że dziewczyny, które nagrywają od wielu lat, właśnie wtedy, kiedy my jeszcze nie miałyśmy kanału, więc to jest naprawdę stara paleta. Ona była sentymentalnie ze mną, bo ona tak bardzo ją polecała. To była pierwsza paleta, która właśnie była odwzorowaniem Naked trójki. I ja wtedy ją kupiłam sobie, no bo nie było mnie stać na Urban Decay. Przepraszam, nie mogę. Urban Decay. Więc kupiłam tę. I ona była całkiem spoko, jak na Mar, która jeszcze nie znała lepszej jakości. Dopóki nie poznasz lepszej jakości, tego typu palety są ok, ale ją wyrzucę, nie będę oddawała. No i to jest najgorsze. Tak, ja w ogóle jadąc do ciebie. To jest najgorsze. Ja jadąc do ciebie miałam przed oczami tę paletę i zastanawiałam się, co z nią zrobić. Że wiedziałam, że ona w twojej kolekcji jest. Wiedziałam, że jej tak naprawdę nie używasz, ale wiedziałam, że jest też ogromnie sentymentalna, ale zajmuje bardzo dużo miejsca, czyli M palet. Nie wiem, co mam z nią zrobić. Nie wiem, czy jestem jeszcze gotowa. Ona zajmuje okropnie dużo miejsca, jest nie w ogóle niepraktyczna totalnie. Na wyjazdy zabierałam ją przez jakiś czas, dlatego że tak bardzo ją kochałam. Mimo że można dokupić te mniejsze paletki do przenoszenia tych cieni, bo to jest fajnie przemyślane, to tego nie zrobiłam, ale po prostu nie wiem, nie potrafię się z nią rozstać, Karola. Nie mogę. Chyba nie wiem. Może spróbuję zrobić reedycję za rok, może dobrze. Wtedy będę gotowa. Dobrze. Albo po prostu sobie z niej wyciągnę te, które lubię, a resztę nie. Nie, to nie zrobisz, bo to nie chodzi o te cienie. Wiesz, wiem o tym. To mi nie chodzi o te cienie, które tam są. Wiem, jak bardzo się cieszyłam, że ją znalazłam na Allegro, bo ona nie jest tak dostępna, po prostu tylko w Stanach można ją kupić. I na Allegro znalazłam dziewczynę, która je sprowadzała i miała dosłownie po jednej sztuce. Mhm. No i teraz to. Out. Sosu poszło out. Stay. No i dobra, zostawiam ci tą, ale pod warunkiem, że naprawdę ją przetestujesz. Nie no, poczekaj, bo tutaj walczymy o The Balm. Poczekaj, to będzie najgorsze. Ja teraz naprawdę nie mam aż kaszut. Nie wiem, Karolin. Dobra, postawiam ci ultimatum. Dwie zostają, jedna odchodzi. Spociłam się normalnie. Czyli otwórzmy je. Otwórzmy je wszystkie. Bramka numer jeden, bramka numer... A może właśnie, losowanie, nie? Poczekaj, dużo, poczekaj. Za grube. Nie, dobra. Dobra. Czy mogę podmienić Han na Corazonę? Możesz. I zostawię te dwie. Dobrze. Okej? Okay? To było jasne, tak bym cię je zostawiła. Nie, ale nie chciałam być taka w stylu nie masz prawo głosu, bo jakby pozwoliłam ci na to, ale bardzo chciałam negocjować. Więc oddałam Han, ale tą Corazonę tylko dlatego, że ja nie wiem, o co zawalczyłam. Możliwe, że zawalczyłam o totalny syf. A oddałam bardzo dobrą paletę, ale myślę, że chodzi mi o to, żeby przetestować też te tańsze marki, bo to nie jest sztuką polecić drogą markę, bo wiadomo, że prawdopodobnie będzie dobra. A jak będzie tania dobra, to będę miała większą radość, żeby wam ją polecić. Jezu, nie będziemy teraz liczyć. Myślę, że tutaj gdzieś pojawi się podsumowanie, ile zostało wyrzuconych. Po prostu ting, teraz właśnie pojawiła się ta liczba. Marek, jak się czujesz? Jak się czujesz chudsza o sporą ilość palet? Wiesz co, tak patrzę, że mam wrażenie, że naprawdę mogłyśmy połowę ponad odrzucić. Tak, myślę, że tak. I jestem w jakiś sposób czuję się lżejsza, bo dużo się mówi o tym minimalizmie, o tym, żeby nie gromadzić. Ja też jestem osobą, która czasami tak sobie myśli, no kurczę, no przecież za ileś tam lat umrę i tego do grobu nie wezmę. Wiesz, o co mi chodzi? I to jest takie tylko trzymanie czegoś po to, żeby mieć. Mm-hmm. A te palety może zastąpić totalnie coś innego w mojej toaletce. Bo na pewno jeszcze pojawią się jakieś na pewno. Nowości. Dokładnie, bo ich co po prostu miesiąc przybywa. I teraz w ogóle sezon zimowy, to już na pewno powstaną nowe jakieś palety, kosmetyki i tak dalej. Brakuje mi tego, że tej dramy, że o żadną się nie kłóciłyśmy, o żadną się nie biłyśmy. Dlatego, że wiem, że ty chcesz dla mnie dobrze chyba, wiesz? Ale z drugiej strony ty się zgadzałaś z moimi argumentami i byłam zdziwiona, bo były dobre. Myślałam, że będziesz walczyła bardziej. Bo nie byłaś wredna. Bo nie było czegoś takiego w stylu, że bierzesz paletę, którą wiesz, że lubię i mówisz w tej stylu, już się naużywałaś. Nie? No nawet nie pomyślałam. Bałam się, że możesz z takim argumentem przyjść i byłoby mi ciężko z nim walczyć, bo byłby słuszny. No byłby. Byłby, ale nie zrobiłaś tego. Czyli w sensie ja jestem też zbyt sentymentalna? Nie, ale myślę, że jak zobaczysz ten odcinek, jeszcze wrócisz do początku i obejrzysz, to ja słuchając ciebie nie miałam potrzeby walczyć o jakąś paletę, bo twój argument był dla mnie na tyle okej, okay, że mówię, no tak masz rację, a ja naprawdę nie robiłam tego filmu po to, żeby robić tutaj dramę, tylko żeby naprawdę pozbyć się i potrzebowałam pomocy, a sama bym tego, jestem 100% pewna, jestem przekonana, że możliwe, żebym odrzuciła może z trzy palety,
a resztę bym ciągle odkładała i znowu czyściła tę toaletkę, wkładała te palety i się wkurzała, że nie używam, zajmują miejsce, ktoś by się nimi ucieszył i właśnie chyba to mnie motywuje, że widzę te twarze moich kumpelek, które wiem, że nie, jakby nie pracują w branży beauty, nie mają szans tego przedostawać. Sama dobrze wiesz, jak rozdajesz swoim przyjaciółkom kosmetyki, że widzisz tę radość i też po to się robi te, taką pracę, żeby móc rozdawać innym. Więc cieszę się i dziękuję ci. Kończymy. Kończymy. Czekamy. Jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze komentarze, którą paletę na przykład wy byście jednak zostawili. Tak. Ja ją odrzuciłam, ja ją wyrzuciłam. A która z palet, która została, powinna zostać wyautowana? Może takie pytanie wam zadamy, ale ogólnie jestem ciekawa bardzo komentarzy pod tym filmem. Napiszcie, jaką paletę muszę kupić teraz! Rozumiecie, to mam tyle miejsca! Trochę mnie korci Too Faced. To jest jedyna marka, której nigdy nie miałam, nigdy nie testowałam, a ciągle nam ją polecacie. I możliwe, że ta Peachy mnie tak trochę... Bo jest taka najbardziej też polecana, takiej kolorów w sumie by ci brakowało. No dokładnie. I mogę być korzystać, bo tobie też pasowały, więc... Kto wie. Także żegnamy się, do zobaczenia na naszym Instagramie i dajcie znać teraz, co mamy czyścić z mojej, albo oczywiście z Karoli toaletki, bo już nie mogę doczekać tych kremików. Mnie to chyba w pielęgnacji. No, to było tak pięknie. Boże, dajcie znać, co byście chciały zobaczyć, czy w ogóle ta seria was interesuje. Nie. Żadne wyrzucanie kremów. Ja jestem przekonana, że to masz po prostu cały składnik, albo pokój, o którym nie wiem. Jest pudełko mieszane takie. To takie pudełko. Chcecie? Ja bardzo chętnie bym te kremiki naprawdę Karolince jeść. Nie, ja bym była wredna, wiesz? Dobra, kończymy.